Właściwie to nie była armia, to nie było wojsko i właściwie powiedziałbym, rozkazów nie było. Marek był komendantem wszystkich grup, aż do chwili, kiedy żeśmy zdecydowali, po kilku dniach, tego nie pamiętam, to było po 4 czy 5 dniach, żeśmy zdecydowali, że nie można dłużej tam być, bo ogień nas wygania, spalimy się żywcem. W stworzonym przez nazistów warszawskim getcie stłoczonych jest 500 000 Żydów. Do połowy 1942 roku zginie tu ponad 100 tysięcy ludzi, a 300 tysięcy trafi do obozów zagłady. Lecz gdy w kwietniu 1943 roku Niemcy chcą zlikwidować ostatnich ocalałych, niespodziewanie napotykają zbrojny opór. Jednym z dowódców powstania jest Marek Edelman. Bez miłości nikt nie przetrwa. Bez bliskości, bez uczucia bezpieczeństwa, bez oparcia o kogoś. To nie musi być chłopak, to może być matka, to może być siostra, ale bez samemu było bardzo trudno. To jacyś chłopcy mogli być sami, ale dziewczyny same. Pamiętam, jak ta Złotogórskiego, taka mała dziewczynka, blondynka, on był wielkie chłopisko, takie olbrzymie, chodził na placówkę, przywoził tam chleb i takie rzeczy. Ona była mała dziewczynka, ale śliczna była. I oni spali w takim pokoju, gdzie ze 20 osób spało i się między łóżkami tymi chodziło. Jak się przychodziło nad ranem, jak ona leżała u niego na ramieniu, to była cała wielkości jego ręki, jego dłoni, to było, widać było, że tu jest jej bezpieczeństwo, bo ona jest z nim cała, ona jest w niego wtopiona, w miłość. Ona przeżyła pierwszą miłość, pierwszy raz poszła z chłopakiem do łóżka i była zachwycona. 3 miesiące ją wydali tam i ich obydwoje zabili. Ale te 3 miesiące miała ekstra klasa. Sama taka dziewczynka by nie przeżyła ani jednego dnia. Tutaj miała 3 miesiące, 2 miesiące radości, miłości, ciepła, bezpieczeństwa w swoim zrozumieniu. To wszystko jest względne bezpieczeństwo, ale ja mówię, że w tych warunkach to minimum miała zapewnione przez tego dużego chłopaka, do którego się mogła przytulić i leżeć, kłaść mu rękę na szyi. Nie była sama. Samotność była straszną rzeczą.